Zgłosiliście się Państwo po pomoc do Krzysztofa Rutkowskiego. Dlaczego? Wydaje mi się, że to są jedyne legalne działania, które mogą nam pomóc. Tego nie oddawaliśmy tego do tej pory do żadnej innej firmy windykacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, akurat mamy takie zdanie na temat agencji pana Krzysztofa Rutkowskiego, że jest skuteczny w tego typu działaniach i pomaga ludziom, jeżeli potrzebują wsparcia właśnie w takich sytuacjach. Nie mówię o tym, że też nam ktoś polecił. Spotykamy się w Warszawie. Państwo zainwestowaliście w Chorwacji, niedaleko Szibenika. Proszę powiedzieć, co chcieliście tam kupić? Apartament, około 100 metrów kwadratowych w miejscowości pod Szibenikiem. Jak ta miejscowość się nazywa? Sowlie. Mhm. Nieduża miejscowość. Państwo zapłaciliście zaliczkę za ten apartament. W jakiej kwocie? 95 tysięcy euro, która została przelana w grudniu ubiegłego roku. Na czyje konto? Na konto Mobilia, firma należąca do pana. Jak się nazywa dokładnie ten człowiek? To jest Polak, który inwestuje w nieruchomości w Chorwacji i oferuje je do sprzedaży Polakom. Tak. Tak, z naszej wiedzy wynika, że to jest w ogóle były prawnik, który z Polski wyjechał i inwestuje pieniądze w Chorwacji. Czy to prawda, że był skazany w Polsce? Tak, miał proces i został skazany prawomocnym wyrokiem w zawieszeniu. Za co? Sprawa wyglądała w ten sposób, że sprzedał czyjąś nieruchomość i nie rozliczył się z tej po sprzedaży z uzyskanych pieniędzy. Czy Państwo otrzymaliście tę nieruchomość, którą mieliście Państwo kupić właśnie tam w Chorwacji? Nie otrzymaliśmy tej nieruchomości, nie mamy zwrotu zaliczki na chwilę obecną. Dwukrotnie prosiliśmy i rozmawialiśmy na temat przedłużenia umowy przedwstępnej po to, żeby zlikwidował wady tej umowy przedwstępnej. Niestety z żadnej z tych umów, które żeśmy z nim zawarli, dodatkowych, nie wywiązał się. Czy to prawda, że były tam jakieś ukryte roszczenia? Były zastawy na tym apartamencie, o których ja w momencie podpisania umowy u notariusza nie wiedziałam. Przedwstępnej umowy. Przedwstępnej umowy, tak. Prosta sprawa, jeżeli Państwo nie otrzymaliście kluczy do tego apartamentu, to dlaczego nie otrzymujecie Państwo tej zaliczki w kwocie 95 tysięcy euro z powrotem? No to jest pytanie do osoby, która je posiada obecnie. Dlaczego nie chce zwrócić nam pieniędzy? Państwo zgłosiliście tę sprawę w prokuraturze? Tak, w Chorwacji. Tak, mamy tam swojego prawnika, pana Filipa Stanicza, który w naszym imieniu działa już od wielu miesięcy i sumarycznie złożył zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa w tamtejszej prokuraturze. Czego się Państwo domagacie od prokuratury chorwackiej? No jeżeli to jest sprawa, gdzie były ukryte faktycznie świadomie zastawy na tej nieruchomości. A tak to wygląda, to dla nas jest to sprawa karna. Oprócz oczywiście zwrotu zaliczki. Znaczy miło byłoby, gdyby ten pan poniósł konsekwencje prawne swoich czynów, świadomych działań, tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz w jego życiu. Ma na koncie już inne historie z ogromnymi pieniędzmi i z ogromnymi długami wobec innych osób. Czy są w Polsce osoby również pokrzywdzone, jeśli chodzi o apartamenty na terenie Chorwacji? Tak, jak najbardziej. Znamy takie osoby, mamy z nimi kontakt, wiemy w jaki sposób zostały oszukane, przy czym one nie zostały oszukane w momencie zakupu tych apartamentów, a dopiero potem w trakcie wynajmu i różnych podobnych wydarzeń. Wiemy, że grupa Krzysztofa Rutkowskiego przygotowuje się do wyjazdu do Chorwacji. Będziemy śledzić te działania, a o wszelkich nowych informacjach będziemy informować na bieżąco, również poprzez naszą telewizję Patriot24, jak i nośniki społecznościowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.